No i dobrze. Teraz najważniejszy element. Chodź, śmigła! Witam Was tutaj, cześć, to mam Wiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z okiem Wiznosza. Dziś taki trochę nietypowy, bo bezpośrednio samolotem z Warszawy do Modlina. A konkretnie z Babic do Modlina. Czy da się? Oczywiście, że się da, ale nie samolotem rejsowym. Tutaj macie trochę przyspieszony film bezpośrednio. Większość lotu jest przyspieszona razy dwa, natomiast samo kołowanie jest dużo, dużo szybsze, przyspieszone, bo faktycznie z tego co pamiętam tam na kołowaniu samym się chyba ściągnęło z jakieś, no, z 10 minut to co najmniej. Tu mamy cię bezpośrednio samo startowanie samolotu. No i opowiem wam też parę ciekawostek o miejscach, którymi będziemy przelatywać bezpośrednio na drodze z Warszawy do Modlina, bo jest tego co niemiara. Więc usiądźcie wygodnie, no i zaczynamy. Jak widzicie, odrywamy się bezpośrednio z płyty lotniska Warszawa Babice. To lotnisko jest z ciekawą i długą historią, bo aktualnie ma dwa pasy. Jeden trawiasty, jeden betonowy, a w przeszłości jeszcze miał jeden pas. Bezpośrednio tam, gdzie teraz znajduje się ulica Powstańców Śląskich, bo ulica Powstańców Śląskich została pierwotnie wydłużona i wytyczona na starym jeszcze wtedy pasie startowym. I tam kiedyś faktycznie samoloty startowały. Pasy kiedyś jeszcze w starej historii, znaczy kiedyś jak to jeszcze funkcjonowało za poprzednich czasów, kiedy to było właśnie lotnisko wojskowe, pasy były dużo dłuższe. Teraz to jest trochę ponad kilometr, natomiast kiedyś to było 2 km. Długości samego pasa betonowego, w zależności oczywiście od tego, o którym mówimy, czyli tego betonowego na Powstańców Śląskich, czy tego, który teraz jest cały czas użytkowany, bo on tutaj cały czas był. Z tym, że ten pas został teraz skrócony z właśnie tych 2 km, to teraz, jak dobrze pamiętam, 1300 metrów, szeroki na 90 metrów. I tak mniej więcej teraz to wygląda. Do czego jest to lotnisko? A właściwie kto z niego korzysta? Aktualnie głównie to są trzy podmioty bezpośrednio. No już pomijając wojsko, które tutaj zawsze się pojawia, a to mamy tutaj na przykład Aeroklub Warszawski, którego samolotem właśnie w tym miejscu lecimy, LPR i inne szkoły lotnicze, które w tym miejscu właśnie szkolą nowych pilotów, dzięki którym możemy latać dalej nad całym światem. I w tym miejscu dosyć dużo osób się szkoli mimo wszystko, choć mieszkańcom okolicy, którzy, jak to się ładnie mówi, oni się tu wprowadzili później, to się nie podoba, że w tym miejscu jest lotnisko. Nie będę mówić o różnych organizacjach, aby ich tutaj nie promować, które faktycznie walczą z lotniskiem, jednakże powiem to moimi skromnymi słowami, owszem, lotnisko jest głośne, wygląda może mniej taktycznie, lepiej byłoby zagospodarować tą przestrzeń, ale trzeba pamiętać o najważniejszej rzeczy. Kto był tu pierwszy? Lotnisko, które powstało w tym miejscu dużo, dużo lat temu, czy mieszkańcy z tych nowych bloków, które powstały na starym pasie lotniskowym, gdzie teraz jest na przykład Powstańców Śląskich i aktualnie bloki. Bo pierwotnie od 1918 roku był tutaj badań, był tutaj instytut z siedzibą badań techniki lotniczej. Także no, jakiś już czas temu to lotnisko faktycznie w tym miejscu się mieściło. Coś ciekawości jeszcze mogę powiedzieć, to jest to, iż czemu lotnisko się nazywa Babice, choć znajduje się teraz na Bielanach? Dlatego, że kiedyś mieściło się bezpośrednio w gminie Brwinów, jak dobrze pamiętam, która siedziba właśnie w gminie Bliznę z siedzibą w Starych Babicach. Stąd aktualnie nazwa właśnie Babice. Dobrze, tam dalej widzimy trasę Mostu Północnego i sam Most Północny. O nim też chciałem powiedzieć. Most Marii Skłodowskiej-Curie, bo tak dokładnie się teraz nazywa. Zmienił swoją nazwę, choć była propozycja teraz sławnego Jana Pawła II, żeby też to była nazwa, bezpośrednio zaprezentowana przez ówczesną prezydent Warszawy. Natomiast ostatecznie mamy właśnie Marii Skłodowskiej-Curie, w związku z tym, że zostało to nadane w trakcie roku Marii Skłodowskiej-Curie. Sam most był budowany no trochę późno, właściwie ta Białęka potrzebowała go dużo wcześniej, to są trzy mosty. Jeden most bezpośrednio tramwajowy i dla pieszych i rowerzystów, a dwa pozostałe dla samochodów. Natomiast w tym miejscu mamy coś, co się łączy bezpośrednio z mostem. Oczyszczalnia ścieków Czajka. Ta Czajka, która jest znana z tych afer i z kolektorów właśnie pod Wisłą. Kolektory znajdują się dokładnie na tej osi, gdzie znajduje się most Marii Skłodowskiej-Curie. I czemu o tym mówię? Ponieważ samo oczyszczalnia ścieków jest największą oczyszczalnią ścieków w Polsce. Obsługuje naprawdę duży kawał Warszawy. Pierwotnie, jeszcze przed przebudową w 2000
do 2012 roku, czyli przed przebudową, która była realizowana w tym czasie, to bezpośrednio ta oczyszczenia obsługiwała dzielnice Warszawy prawobrzeżne z okolicznych gmin również. Legionowo, Jabłonna, Zielonki, Ząbki czy Marki. Wszystkie dzielnice prawobrzeżne i te gminy były obsługiwane przez tą jedną oczyszczalnię ścieków. Ja bym powiedział, że całkiem dużo. Oczywiście później, po przebudowie, do tego doszły jeszcze bezpośrednio dzielnice północne Warszawy, również właśnie z lewobrzeżnej części miasta. W związku z tym oczyszczenie została przebudowana, jest teraz największą w Polsce. Sama inwestycja w tą przebudowę wyniosła dużo, dużo naprawdę pieniędzy, miliardów pieniędzy złotych. Z tego co pamiętam, teraz tego nie znajdę tak na szybko, ale z tego co pamiętam to było ponad 3 miliardy złotych. Dokładnie 3 miliardy złotych i 700 tysięcy. Oczywiście całość była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i to była jedna z największych inwestycji, jeżeli chodzi o finansowanie właśnie z Unii Europejskiej, a cały zakład aktualnie po przebudowie zajmuje ponad 52 hektary. Jeszcze w 2020 roku była lekka tam dobudowa, a same kolektory, co ciekawe, powstały pierwsze właśnie te kolektory, bo to są dwa kolektory wybudowane w jednym tunelu pod Wisłą i to było pierwsze zastosowanie tarczy TBM w Polsce właśnie na tą budowę. Tarcze zostały ściągnięte, ta tarcza, z tego co pamiętam, replika jej stoi właśnie jeszcze już bezpośrednio w filtrach warszawskich, natomiast faktycznie to było pierwsze użycie TBM-u. I czemu była ta cała afera ściekowa? Dlatego, przynajmniej aktualnie MPWiKO podaje taką z ekspertyzy, to wynikało, że po prostu był błąd przy samej budowie, projektowaniu tego, jak to było realizowane w 2012 roku. W związku z tym wygląda to jak wygląda, no i dlatego mieliśmy te wszystkie awarie. Coś ciekawego jeszcze mogę powiedzieć, że samo rozpoczęcie budowy na początku tej oczyszczalni było w 1976 roku, ukończone w 1991 roku, a przebudowa była właśnie w 2012 roku i to się wtedy wszystko zakończyło. Też co warto podkreślić i o czym właśnie rozmawiałem, jak byłem ostatnio w ściekach z MPWiKO na Mokotowskim BIS, kolektorze, który jest teraz budowany, że to nie jest tak, że te ścieki faktycznie wypływały bezpośrednio nieczyste do Wisły. To było trochę inaczej. Same ścieki są ozonowane bezpośrednio na terenie całej Warszawy, więc wszystkie ścieki i tak wcześniej były przeczyszczone przez same kanały, w których one płyną, bo te kanały nie tylko i wyłącznie są do dostarczania tego wszystkiego do właśnie oczyszczalni, ale również są do tego, aby właśnie wyozonować te ścieki, żeby po prostu no i przez kraty różne rzeczy, jak największe ścieki i śmieci, które są też rzucone do ścieków, po prostu zatrzymały się po drodze. Także to nie jest tak, że faktycznie ludzie ginęli na całej trasie Wisły. Ale dobrze, tu już bym wchodził właściwie w politykę, więc a w to oczywiście nie chcę, ale to o tym moglibyśmy się trochę spytać kiedy indziej, bo z MPWiKO pewnie jeszcze nie jedną współpracę, nie jeden film ciekawy będę mógł zrealizować i wam trochę opowiedzieć o takich ciekawostkach, bo nie będę ukrywać, że to też jest dosyć dużo ciekawych rzeczy. Dobrze, powoli dolatujemy do Modlina, bo Modlin już bezpośrednio przed nami. W sensie Modlin. Lotnisko w Modlinie. Lotnisko w Modlinie jest dosyć ciekawym obiektem, podobnie jak sama Czajka, bo tunel bezpośrednio, zanim opowiem o tunelu, to tutaj widzicie bezpośrednio samo lotnisko w Modlinie, tak wygląda pas, tutaj jest bezpośrednio samolotem, robiliśmy kółeczko, w sensie ja nie leciałem tym samolotem, ale było wydobane kółeczko bezpośrednio, aby obniżyć wysokość. Natomiast co łączy tą inwestycję z bezpośrednio kolektorem, który był budowany pod dnem Wisły do oczyszczania ścieków Czajka? Jedna rzecz. Obydwie te inwestycje były realizowane w ramach Euro 2012. Mimo wszystko te euro, pomijając to, że my nie wyszliśmy oczywiście daleko z grupy, no to faktycznie dała nam dosyć dużo inwestycji na plus. Jedno z nich było to, że była ekspresowa budowa właśnie tego kolektora na dnie Wisły, bo musiał być to jako priorytetowa inwestycja do realizacji. Tutaj podobnie było z tym lotniskiem. Ono miało powstać, żeby wspomóc lotnisko Chopina i w 2012 roku zostało oddane do użytku i od tamtego czasu funkcjonuje. No z przerwami, różnymi problemami, które były tutaj jeszcze w trakcie użytkowania, ale to nie zmienia faktu, że tak to mniej więcej wygląda. W 2018 roku z tego lotniska korzystało ponad 3 miliony
pasażerów, z czego liczba operacji w 2016 roku to było ponad 17,5 tysiąca operacji, więc całkiem dużo. Ciekawe jest też, kto właściwie ma udział w tej całej inwestycji i w tym całym przedsięwzięciu. No i tak, po kolei przejdę tutaj. Trochę ponad 34% Agencja Mienia Wojskowego, następnie mamy 30% trochę też ponad. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, następnie trochę też ponad 30%. Województwo Mazowieckie, no i trochę ponad 4% Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Więc Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ma, powiedzmy, jakieś prawa bezpośrednio do tego lotniska i udziały w nim. I tak ono tutaj funkcjonuje, też było budowane bezpośrednio przed 2012 rokiem. Wcześniej tutaj było stare wojskowe, stare lotnisko wojskowe, jednakże ono było dosyć mocno zapuszczone i trzeba było to dosyć mocno przebudować po tym czasie. No i teraz jest, funkcjonuje, choć cały czas bez dobrej komunikacji, bo tylko autobusem tu można jechać. Są planowane i tam wracają co jakiś czas pomysły na dobudowanie linii kolejowej. Podobno ma powstać do 2030 roku. Zobaczymy, jak to będzie. Rozumówię od z góry, że jeżeli to będzie budowane, to ja nie jestem tam w stanie latać dronem, bo jednak to jest teren lotniska, ale jakiś film, jeżeli faktycznie rozpoczną się prace budowane, nagram. Na razie pociągi wszystkie tutaj łączą, RLK i właśnie Kolej Mazowiecki tutaj łączy lotnisko Chopina i lotnisko Warszawa-Modlin. Jedzie w relacji lotnisko Chopina-Modlin, a z Modlina są autobusy bezpośrednio Kolei Mazowiecki do lotniska w Modlinie. Tak mniej więcej wygląda cały ten lot. Ile on trwał faktycznie nieprzyspieszony w moim filmie? Od odpalenia silnika to było 29 minut, natomiast z samego lotu faktycznie od już startu to było 17 minut. Tutaj na Modlinie oczywiście nie było lądowania, to był tylko i wyłącznie low pass, ale filmów z samolotu przed nami jeszcze całkiem dużo, bo będzie lot dookoła CPK z informacjami o tym, jak to będzie wyglądać, będzie lot z Warszawy do CPK i będzie lot nad Warszawą. Wszystko oczywiście z samolotu. I na koniec jedna informacja jeszcze na temat oczyszczalni, bo o niej trochę dzisiaj mówiłem. Ważna rzecz na temat tego, że te ścieki były wypuszczone i faktycznie płynęły Wisłą. Trzeba pamiętać o tym, że zanim została przebudowana czajka, to było całkowicie normalne, że ścieki właśnie z lewobrzeżnej Wisły normalnie płyną do Wisły. I to nie było nic dziwnego. Do okresu tej przebudowy czajki to Warszawa cały czas wyrzucała ścieki do Wisły, a dosyć dużo i tak cały czas miast w Polsce cały czas to robi. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i tutaj dziękuję za taki ściekowo-lotniczy film. Cześć!